Reset Obywatelski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry wieczór w sytuacji realnej. Dziś, co zresztą nie, za szybą widać dobrze, że to wieczór. Dziś moim gościem jest Michał Broniatowski. Witam cię, Michał. Michał jest dziennikarzem pracującym dla Onetu i dla Politico. Tak jest. Michał, chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali. Czekaj, sobie przewrócę telefon na, tak żeby być tak samo jak ty, równym ten tobie. Chciałbym porozmawiać dzisiaj w drugiej części programu o tym, co się będzie działo w przyszłym roku, czego możemy się spodziewać. Natomiast póki to się wydarzy, jest tyle tematów aktualnych, że aż głupio byłoby nie porozmawiać, że to, tylko się z tobą zobaczyłem i już właśnie chciałem te tematy włączyć, ale stwierdziliśmy, że poczekajmy, zróbmy to przy ludziach. Temat numer jeden dla nas, ludzi mediów, ale w sumie dla widzów też, czyli właściwie dla wszystkich, to sprawa zmiany w telewizji polskiej. I pytanie do ciebie, chyba bardziej prywatne, tak mi się wydaje, czy była to dobra zmiana? No, zobaczymy, co z niej wyniknie. Mam nadzieję, że nie wyniknie z niej znowu kolejna partyjna telewizja. Myślę, że nazwiska ludzi, którzy się tym będą tam zajmowali, gwarantują przynajmniej dobry poziom dziennikarstwa. To, co widzieliśmy wczoraj w pierwszym wydaniu 19.30, było pewną zapowiedzią tego, co będziemy prawdopodobnie oglądać w najbliższym czasie, czyli w każdym z tych tematów, który był tam pokazywany, zawsze przedstawiana była opinia drugiej strony. I to jest coś, czego dotychczas nie było. I to jest być może najmniej poważny zarzut wobec Wiadomości Byłych i TVP Info, że nie byli dobrymi dziennikarzami, ale też no, zarzutem bardzo poważnym jest to, że oni dziennikarzami w ogóle nie byli, byli po prostu pracownikami Wydziału Propagandy z ulicy Nowogrodzkiej. Tak, tylko chodziło mi też trochę o to, czy samo przeprowadzenie tej zmiany, to znaczy, że czy możemy być pewni tego, że ta sprawa jest pewna, że to się jeszcze nie odwróci? Ja myślę, że sprawa jest pewna. To, że tam gdzieś przesiadują rozmaici byli prezesi w rozmaitych gabinetach, no, ma tylko znaczenie takie historyczne, bo nie historyczne. Oni tam siedzą po to, żeby zademonstrować jakąś swoją polityczną opinię, ale nie ulega najmniejszej wątpliwości, że media zostały im odebrane. Zostały odebrane no, partyjnemu nadawcy i teraz tylko czekajmy na to, czy rzeczywiście polska telewizja będzie w stanie wznieść się na wyżyny prawdziwej publicznej telewizji, czego wzorem, aczkolwiek nie zawsze najlepszym, jest brytyjskie BBC. Myślę, że zmiana jest nieodwracalna, przynajmniej do końca władz dzisiejszej koalicji 15 października. I myślę, że jeżeli te rozprawy z władzą PiS-u w postaci rozmaitych komisji sejmowych, mamy już trzy, prawdopodobnie jakichś aresztów, wsadzenia w końcu do więzienia być może Kamińskiego i Wąsika,
Trzeba też pamiętać, że zaangażowany w te prace w komisjach będzie również śledczych, będzie również Jarosław Kaczyński. Więc zdaje mi się, że intencją Tuska jest doprowadzenie właśnie tego rodzaju ostrymi działaniami, tak troszkę na takiej brzytwie powiedziałbym, bo nie nawet nie na płocie w sprawie legalności tego, co się stało, ale wydaje się, że nie było innego wyjścia i jego cel jest taki, żeby w momencie, kiedy na przykład no, ta wielopartyjna koalicja rozpadnie się, bo to się może zdarzyć, to jest naprawdę bardzo wielopartyjna koalicja, albo też sytuacja gospodarcza doprowadzi do jakiegoś buntu społecznego, to Tusk postawił sobie zadanie, żeby w tym momencie nie było na horyzoncie zdolnego do przejęcia ponownie władzy Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie mnie tak zastanawia, ponieważ wiesz, no niektórzy uważają, że na przykład KRS, znaczy nie KRS, ten neo-KRS, tylko rejestr sądowy, może się nie zgodzić na, ten, na te zmiany, chociaż prawo handlowe jest nad jakimiś radami mediów narodowych czy czymś takim, więc uspokajają mnie ludzie, że tego się nie trzeba bać. Ale nie za bardzo, znaczy dziwi się mnie bardzo to, że siedzący tam w telewizji ludzie z PiS-u nie mówią, no faktycznie może nasze rzeczy nie tego, teraz kiedy przejdziemy, to będzie wyglądało inaczej, będziemy bardziej, w ogóle nie ma takiego takiej refleksji, że coś było nie tak. I zaczynają się pojawiać tacy ludzie typu Waldemar Buda, który no trochę inny jest niż cała ta reszta pisowska. Tak, tutaj się pani Małgorzata Wasserman znowu jakoś no, więcej rozmawia, ale nie dostali takiego, moim zdaniem powinni dostać pozwolenie na licencję na wiesz, może nie na zabijanie, ale na takie krytykowanie tego tej twardogłowości, która była dotychczas. Niczego takiego nie ma, w ogóle nie ma takiej, w ogóle takiej opcji nie ma, tylko jest będziemy szli takie... Jak sądzisz? Gdybyś miał doradzać taktycznie PiS-owi? Wiesz, gdybym ja miał im doradzać, to ja bym im doradził, żeby poszli nad skraj Skały Tarpejskiej i skończyli z tym wszystkim. Ale no, nikt mnie nie posłucha, ani też nikt nie poprosi mnie o opinię. Więc myślę, że no, ich taktyka jest podobna do tego, co się stało w roku 2015, pomiędzy 10 a 15, kiedy budowali sobie taki mit założycielski. Wtedy tym mitem założycielskim była tak zwana zbrodnia smoleńska, którą na spółkę z Rosjanami miał rzekomo przeprowadzić Tusk. No i w ogóle ta jego partia okropna. Teraz prawdopodobnie oni planują, żeby wokół siebie zgromadzić ludzi oburzonych tym, że naszemu szczodrobliwemu PiS-owi odebrano ważne zabawki. No, to jest główne zadanie dla Tuska, żeby do takiego umocnienia się na jakiejś właśnie bazie jakiejś ideologicznej, związanej z tym no, prawie siłowym przejęciem mediów publicznych. Myślę, że z jednej strony będą podkręcać, jak się patrzy na ich wypowiedzi w parlamencie, w komisji sejmowej, oni będą podkręcać to, że są poszkodowani, że łamie konstytucję koalicja rządząca i tak dalej, i tak dalej. A zadaniem głównym Tuska będzie nie dopuścić, żeby ten mit założycielski powstał, a jeśli powstanie, to żeby nie decydował w przyszłości o wynikach wyborów. I też można zresztą powiedzieć, że dzięki im i temu, co wyprawiali, Tusk może wiedzieć, co trzeba zrobić, prawda? Bo kiedy tamci dochodzili pierwszy raz do władzy, no to okej, no było bardzo dużo, dużo naprawdę złych rzeczy, w planach jeszcze gorszych, ale gdzieś tam popuścili
I suma summarum wyszło jak wyszło. Natomiast to, co mnie naprawdę dziwi i nie sądzę, że to tylko dlatego, że to jest Warszawa, bo jednak może nie w tym roku, ale wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński kandydował z pierwszej pozycji do wyborów, do Sejmu dwukrotnie, to były tutaj setki tysięcy głosów na niego i na PiS w ogóle, że wzywają do przyjścia tam, czy to pod Woronicza, czy na Plac Powstańców, i w ogóle poza jakimiś kilkudziesięcioma osobami wyglądającymi jak nawiedzone po prostu, to nikt nie przychodzi, wiesz, to coś jest z tym dziwnego. Znaczy, nie zapominaj, że polski naród przygotowuje się do świąt. W związku z tym ma gdzieś to, co się dzieje w telewizji. Jeżeli ktoś przez ostatnie 8 lat oglądał wyłącznie telewizję polską, to teraz jest zdziwiony, patrzy na te filmy, brak programów ulubionych, zarówno w TVP, jak i w TVP Info. I myślę, że tak naprawdę to im to powiewa, co się dzieje. Jednak to oburzenie, które doprowadziło do dwóch wielkich wieców w tym roku, 4 czerwca i 1 października, wygoniło właśnie ludzi obojętnych na ulicę. Takiego impulsu nie sądzę, żeby mógł im dać, takiego impulsu, żeby mógł im dać Kaczyński. Tu masz rację. Rzeczywiście, że grudzień jest takim miesiącem, gdzie najtrudniej jest i dlatego, że zimno, no dzisiaj sochenna pogoda po prostu w Warszawie. Nie bez powodu Jaruzelski 13 grudnia, właśnie w przedświątecznym okresie i właśnie w grudniu. Nie bez powodu oni sami robili tę rewolucję medialną przecież też w tych dniach przed świętami, bo stwierdzili, przyjdą święta, ludzie zapomną i tak dalej. No kto tam będzie oglądał przykutego do... To jest taki dowcip, widziałem, że politycy PiSu siedzą na podłodze i podpisane jest, myśleli, że będą kaloryfery, ale tu jest odgrzewanie podłogowe. No mnie się najbardziej podobał to, jak oni siedzą w kółko, a pod spodem jest scena z również siedzącymi w kółko bohaterami Lotu nad Kukułczym Gniazdem. No, fantastyczny mem i podpisałem, no czekajmy tylko, aż się pojawi siostra Ratchet. No tak, to jest rzeczywiście, to jest no, oczywiście też nie jedno skojarzenia z jakimś kołem anonimowych uzależnień. Także i w dodatku od władzy to jeszcze było napisane i to rzeczywiście ładnie wyglądało. Kaczyński musi być bardzo zdziwiony sytuacją, co? Ja myślę, że on się dotychczas nie pogodził z tym, co się stało. Te jego wybryki, brak opanowania, ta historia z wyjściem na trybunę i wykrzyknięciem pan jest agentem niemieckim bez żadnej podstawy, już nie mówiąc o tym, że w ogóle bez żadnego trybu, ale tego rodzaju zawołania, one chyba nie robią już wrażenia na tych ludziach, zwłaszcza kto, przecież on tego nie mówił do Tuska, tylko mówił to do swoich ewentualnych wyborców. Myślę, że ich to już naprawdę nie obchodzi. To trzeba wierzyć w mądrość ludzi i ja myślę, że jak ktoś przez 8 lat oglądał takie bzdury, to mogło mu się trochę przejeść. Jak mówią Rosjanie, nadaje dałeś. Znaczy, powiem ci, że ja usłyszałem od znajomych, którzy tam pojechali gdzieś do rodziny na wschód, że fakt, że kupowali to o Für Deutschland i tak dalej, póki nie zobaczyli Tuska. I że po prostu poczuli się oszukani, nie? A on pyta, no dobrze, ale nie dziwiło was, że cały czas się o nim mówi, a się nie pokazuje? Nie. Ich to nie dziwiło, że tak po prostu jest, tak dalej. To też zabawna rzecz, bo Kaczyński w jakimś wywiadzie powiedział, no i Tusk wołający całymi dniami Für Deutschland. Sam to wołał. Ja myślę też, jest jedna bardzo ważna rzecz, która się zmieniła, mianowicie zarówno w wyborach w 15 roku, jak i w 19, a PiS dzięki nowoczesnemu przygotowaniu wyborów no, dysponował ogromną przewagą w internecie. I właściwie ten internet zaanektował. Teraz tak nie było. Teraz jeśli były memy, to
to raczej na śmiewające się z PiS-u. I wydaje mi się, że to jest też jeden z ważnych elementów tego, że w kolejkach tych do trzeciej nad ranem stali młodzi ludzie, którzy nie traktowali tego jak happening, tylko traktowali to, no niech on sobie już w końcu pójdzie, bo to obciach. Co, nikt tego nie zauważył, ale właśnie w tej kolejce na Jagodnie, która stała, jak mówisz, do trzeciej nad ranem, wynik był, że PiS dostał tylko 6%. Tak, czyli najmniej ze wszystkich. Rozmawiają, gdzie po prostu jest, no przecież nie było tak, że była cisza wyborcza i przez 7 godzin nie gadali o polityce, to tam suma, efektem tego jest to, że dostał najmniej w kraju z wszystkich komisji, 6%, nie? No to jest chyba w stosunku, jakby no, mając na uwadze to, że emerytom, starszym osobom, no niestety co roku się dużo szybciej umiera niż młodym, a młodzi mają tę, prawda, z kolei przypadłość, że wchodzą, przypadłość dla, oczywiście dla PiS-u w tym przypadku, że wchodzą do puli głosujących. Nie chcę być, wiesz, zbyt odważny, zbyt optymistyczny, ale wydaje mi się, że jeśli, wracając do tego, co ja powiedziałem, czyli żadnej refleksji, żadnej, że było coś nie tak, że jakikolwiek, raz powiedział ten Kaczyński, że no zrobiliśmy trochę błędów, ale któż błędów nie robi? To było całe rozliczenie. No to mówię, nie chcę być tutaj jakimś tam super optymistą, wiesz, który później wyjdzie na głupiego, ale mi się wydaje, że on do władzy nie wrócą pod tym szyldem i przy takiej tego rodzaju myśleniu. No, myślę, że tak, dlatego że no, najwyraźniej taką taktykę ma aktualna koalicja pod wodzą Tuska, która no, dzięki swojej ogromnej większości w Sejmie i również w Senacie praktycznie kontroluje no, wszystkie te lejce władzy. Poza jednym, czyli podpisem prezydenta. A prezydent już pokazał w ostatnich dniach, poganiany zresztą przez Kaczyńskiego, żeby się w końcu wypowiedział, no zupełnie jakieś bełkotliwe historie na temat tego, że to jest anarchia, a coś tam znowu o Niemcach powiedział, więc on będzie jeszcze tylko półtora roku, no trudno. W sprawie telewizji. Jeszcze raz? W sprawie telewizji mówisz teraz? Czy w jakim sprawie? Jak anarchia? O telewizji, tak. Konkretnego w jakimkolwiek sposób ruszającego ten temat, to naprawdę jak na sytuację Kaczyńskiego, no to można powiedzieć, że jak z grzeczności coś tam wspomniał, to dla Kaczyńskiego chyba to, że on nie zrobił, wiesz, jakiejś tutaj, nie postawił kraju na głowie w takim zakresie, prerogatywach, jakie ma i tak dalej, no to chyba dla Kaczyńskiego, dzisiaj Kaczyński jest no, nienawiścią ziejący do prezesa telewizji Matyszkowicza, który jakoś bardzo wyglądał nieprzystosowany do tego oddziału czekającego na siostrę lud. Natomiast no właśnie ma pretensje do niego, że skumał się z nowym prezesem, że jeszcze przed 11.18 to będzie nowa 21.37 przed 11 jeszcze z nim rozmawiał po prostu a poprzedniego dnia siedział przecież wieczorem, no więc zdradził i chce do tego, do Rady Mediów Narodowych zgłosić, jak ja przeczytałem, jakaś, żeby odwołał go z funkcji prezesa. Co? What? Kiedy? 22 grudnia odwołał z funkcji prezesa? No ale powiedzieli mu, że jak odwoła go z funkcji prezesa i KRS nie będzie miał człowieka, który był prezesem wówczas, a teraz już ktoś nowy i jak to ma go wpisać właściwie, że po prostu w ogóle straci wszystko tam, no więc musi teraz żądać, żeby jednak wrócił Matyszkowicz, co jak na niego jest no bardzo, proszenie o coś, czego on nie chce, to jest bardzo nie w jego stylu. No no, wiesz, wraca Kurski. Więc ja tak powiedziałem, no jest Kurski przecież na podorędziu. To było, słuchaj, wierzysz w to, że on coś, że Kurski bez milionów, wiesz, spółek Skarbu Państwa i tak dalej, może coś zrobić, tak jakby harcerz, który, wiesz, rękawy, jak to się robi z rękawami? Zawija.
Tak, zawija rękawy i działa na rzecz prawicy, czy raczej pomacha i będzie konsumował to, co zarobił w ciągu tych 8 lat? Ja myślę, że to główną cechą Kurskiego jest cynizm. Ideologii w tym za grosz. On to wszystko robił nie dlatego, że wierzy w to, jest w końcu inteligentnym człowiekiem, jest bratem drugiego Kurskiego, obydwaj jednak są ludźmi wychowanymi w inteligenckim domu, więc ja nie sądzę, a nawet jestem pewien, żeby on ideologicznie w to, co robił, wierzył. Więc mając taki stosunek do tego wszystkiego, można spokojnie się przystosować do nowych warunków, ale ja nie sądzę, żeby on uzyskał zaufanie kogokolwiek na politycznej mapie Polski dzisiaj. No tak, ale poza tym wiesz, no oni, ja wiem, że 12 tysięcy w stosunku do tego, co zarabiali w Sejmie, te 12 tysięcy z Sejmu to nie jest dużo, ale jednak mają ci posłowie. I co miesiąc, wiesz, opłata daje jakiś po prostu, wypłata daje jakieś bezpieczeństwa po prostu. Natomiast Kurski, który może i przywiedzie sobie oszczędności, nie? Ale może inaczej je planował rozdysponować niż na pracę dla biednej partii de facto, która nie ma nic, żadnych aktywów i która po prostu nie ma, jak rozmawiamy tutaj, praktycznie wizji dla siebie, no, żeby swojej wizji nie ma i nie ma wizji, żeby ona wróciła. Chcesz powiedzieć, że PiS nie ma aktywów? Wiesz co? Tak, chcę to powiedzieć. No nie, proszę pana, nie po to obsadzało się rozmaite instytucje, które rozdawały grube miliony, setki milionów rozmaitym fundacjom założonym przez kolesi, żeby teraz dwóch dziennikarzy miało wątpliwość, czy oni mają pieniądze na to, żeby działać. No niestety, oni mają pieniądze i to ogromne. Ja myślę, że to jest duża rola dla prokuratury, bo tutaj wiele z tego rozdawnictwa ogromnych funduszy dokonywanych było wbrew zasadom prawa, wbrew zasadom konkursowym. No, te 500 milionów, które rozdzieliła w ciągu dwóch tygodni pani minister, już nie pamiętam, kultury albo kultury, tak. Tak, ale 400 milionów również Czarnek na odchodnym. No, więc to jest coś, ja myślę, za co jeśli nawet nie pójdą siedzieć, to Trybunał Stanu pozbawi ich prawa do pełnienia urzędów państwowych. Więc za chwilę wyjaśnię, o co mi chodziło, ale tylko jeszcze teraz powiem, że aż mi tak smutno było, wiesz, jak Tusk jechał do Brukseli po tę zaliczkę, czyli tam było 5 miliardów euro, czyli około 20 miliardów złotych. Ja się naliczyłem na tych wszystkich kradzieżach. No skoro teraz mówimy o dwóch osobach w ciągu dwóch tygodni, czy tam miesiąca, i to jest pół miliarda prawie. To 20 miliardów. No, w sumie miliard tych dwóch. No tak, no właśnie. No to te 20 miliardów, gdzie cały świat mówi, o, dostali i tak dalej, i tak dalej, a to po prostu poszło w takim ministerstwie, w takim. O czym innym chciałem, innego miałem na myśli. Aktywów w sensie zbudowania, wiesz, realnej telewizji, no, że tak myśleli, że państwowe będzie zawsze ich, że właściwie swojego nie zrobili, no wiesz, no, te żenujące koncerny prasowe. No ciekaw jestem, jak to medialnie im pójdzie. Do tego nie ma wrócić Kurski, o to mi chodziło. Znaczy wiesz, no, bazę mają. Jest Telewizja Republika, która ma brand, która może zostać częściowo sprzedana Orlenowi, dopóki tam jest pan Obajtek i wtedy no, pójdzie wysokie dofinansowanie. Myślę, że oglądalność będą mieli, dlatego że no jest to towarzystwo, które zagłosowało na PiS, ponad 30% obywateli. Oni będą szukali i dalej potwierdzenia z telewizji tego, co sobie myślą, a nie tego, co chcieliby się dowiedzieć. Więc należy uważać, że
któraś z tej takiej, z takiego planktonu, stacja telewizyjna rozwinie się. No wiesz, no to widać już zresztą, bo ten, bo no wielu bardzo uciekinierów z Telewizji Polskiej trafiło tam do Telewizji Republika. Nie sądzę, żeby to było TV Trwam, ale no i 2 miliony oglądalności, czego nie mieli nigdy, ale wydaje mi się, że w tym była bardzo duża grupa osób, takich jak ja, który chciał po prostu zobaczyć z ciekawości, a bynajmniej nie jest ich targetem. Michał, ja teraz proponuję tak, ponieważ zbliża się 19.30, to taki program 19.30 w jedynce, o którym wszyscy wiemy i na pewno iluś widzów też by chciało sobie zobaczyć. Dobra, więc to przełączamy. Muzyki i potem wracamy. Dobra.
dochodzenie prawdy. Dziennikarz śledczy Tomasz Piątek jest nieustannie na tropie. Ujawnia wszystko to, co najgłębiej ukryte. Fakty niewygodne dla władzy i kłamstwa najważniejszych osób w państwie. Jak wygląda dziennikarskie śledztwo? Jak dochodzi się do prawdy? Nie chowamy głowy w piasek. W poniedziałki o 19 w Resecie Obywatelskim potężna dawka niewygodnej prawdy. Jest dominowanie przez... Jesteśmy? Michał? Czy mnie słyszysz? Michał, mam nadzieję, że mnie słyszy. Na razie widzimy go. Zobaczyliśmy fragment początkowy programu 19.30. To drugie wydanie tej audycji. O. Już. Słyszysz nas? Słyszysz nas, Michał? Nie? Okej, okay. Tak? Raz, oraz mieszkańcy Pragi. Coś tam z mikrofonem chyba. A, tak. O, słuchaj, teraz już wiem dlaczego. Wracamy. Okay, słuchaj, no i właśnie program 19.30. Już jesteśmy na antenie? 19 ofiar była doktor. Oj, to przepraszam. Nie, no spoko, to był taki mój pomysł. Być może trochę dziwny. Program wprowadził nas w tematykę ukraińską i o tym będę chciał porozmawiać. Jakbyś mógł już wyłączyć, to będzie to... Wczoraj kontaktowaliśmy się, ponieważ były moje urodziny i wiedziałem, że nie. Już. I w zasadzie o przyszłości, o przyszłym roku chciałem porozmawiać, ale tylko jedno, takie ogólne wrażenie, wzruszenie jakieś, czy takie wielkie ów, że taki program się pojawia, jak to w twoim przypadku wygląda? Wiesz, wzruszenie to jest za dużo powiedziane. Ja przez ostatnie 8 lat po prostu tam nie zaglądałem i się odzwyczaiłem. Jak oglądałem jakieś newsy, to raczej był to oczywiście TVN24, ale również moja macierzysta firma, czyli Onet, która najważniejsze rzeczy też pokazuje streamem, więc tak naprawdę TVP do niczego mi nie jest potrzebne. Ja myślę, że TVP jest potrzebne do tego, żeby mieć kilka dzienników w ciągu dnia, ale przede wszystkim musi spełniać tę rolę misyjną, którą spełnia BBC czy amerykańskie PNB chyba się. VPS. VPS, właśnie. Więc chodzi o to, żeby powstawały tam programy, które nie mają szansy zarobić jakichś wielkich pieniędzy, ale no, prowadzą do kształtowania kultury. Monty Python powstał w telewizji BBC. Przypomnę, że również w telewizji polskiej w tych strasznych komunistycznych czasach powstał Kabaret Starszych Panów. Więc gdyby ta dzisiejsza telewizja już pozbawiona tego garbu pisowskiego wytworzyłaby kiedyś coś w rodzaju Kabaretu Starszych Panów,
w odróżnieniu od tych wszystkich epatujących no, takimi wyrażeniami niespecjalnie satyrycznymi i tak dalej, takie łopatologiczna satyra, która była zarówno w TVP, jak i w Polsacie. Myślę, że jeśli TVP zdobyłoby się na to, żeby powstało tam kilka właśnie takich programów, żeby powstały jakieś seriale, które nie byłyby knotem w postaci tej Korony Królów, to byłaby właśnie rola TVP, na którą bym liczył. Wiadomości czy też 19.30 za bardzo nie jest mi do niczego potrzebna. Ja mam takie wrażenie, wiesz, jakbym odwiedził właśnie gdzieś wujostwo, gdzieś na wsi, czy gdzieś właśnie w Podlaskim, czy gdzie oni sobie oglądają i tak. I to obejrzenie jest takim, wiesz, takim, a co tam, wiesz, co tam u nich? I moim zdaniem zresztą powinno być trochę relacji właśnie stamtąd, gdzie mają swoich widzów najwięcej. Natomiast taka może, nie wiem, no, zbyt branżowa uwaga, ale boję się, że będzie powodem do żartów, ponieważ normalnie jesteśmy przyzwyczajeni, że jak jest pokazana godzina w telewizorze, na ekranie, w którymś z rogów, no to jest aktualna godzina, nie? Natomiast tam jest cały czas te 19.30. Chciałem zobaczyć, żebyśmy wrócili na antenę, nie? Więc bo będzie taki dowcip chodził, że im stanął, prawda? Panie redaktorze. O 19.30. A wyobrażę sobie przecież, jak skoki wrócą do TVP, tak, gdzie jest ich miejsce, i transmisja się przedłuży i 19.30 będzie o 20.00. Jak dopiero będzie. Dobra, zostawmy już ten temat. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, dzisiaj w Ukrainie, w Kijowie. No i to niech to będzie asumptem do rozmowy. Co z Ukrainą? Jak widzisz przyszły rok? W ogóle tak, mam nadzieję, pokrótce w ogóle rzucimy okiem na świat, jak widzimy przyszły rok, ale szczególnie ważna jest to Ukraina i w relacji, no mniej ważna w relacjach z Polską, ale jednak też. Ja myślę, że w tym mijającym roku wydarzyły się, jak wiemy, dwie bardzo ważne rzeczy, to znaczy trwała wojna ukraińska i ona no, zawodzi nadzieje, nie wiem czy propagandowe, czy oparte na prawdziwych założeniach wojskowych. Wybuchła wojna krwawa w Gazie, ale też z polskiego punktu widzenia 15 października jest też ogromnie ważnym wydarzeniem międzynarodowym, dlatego że tego dnia Polska zawróciła z drogi do polexitu o 180 stopni. Byliśmy już, no widzieliśmy w propagandzie zarówno pisowskiej, jak tych satelitów wokół TVP mnóstwo rozmaitych haseł, które deprecjonują kłamliwie Unię Europejską i do tego Polska zmierzała. Unia Europejska Kaczyńskiemu przeszkadza w tym, że jest to jedyna instytucja po zdobyciu pełnej władzy, była to jedyna instytucja po zdobyciu pełnej władzy w Polsce, która patrzyła mu na ręce. On tego nie może znieść. On jest dyktatorem, autokratą, który ma swoją partię, ma swoją armię polityczną, kontroluje za jej pośrednictwem armię, próbuje sądy, kontroluje parlament, zwróć uwagę, że w Polsce władza wykonawcza całkowicie zaanektowała władzę ustawodawczą i była blisko już zaanektowania władzy sądowniczej. Więc jeżeli te zabawki zostały odebrane PiS-owi i Jarosławowi Kaczyńskiemu i myślę, że to ma ogromne skutki nie tylko dla Polski, ale również szerzej dla Brukseli. Najważniejszą rzeczą, która również zahacza o Moskwę, jest to, że jej agent w Brukseli
pan Orban mógł sobie pozwalać na wszystko, dopóki Polska była krajem, który również jest zagrożony procedurą z artykułu 7, czyli zarówno Węgrom, jak i Polsce groziły i jeszcze grożą postępowania, które mogą doprowadzić do tego, że oba te państwa przestaną mieć prawo głosu w Unii, więc wtedy to całe liberum veto idzie do diabła. One się, Polska i Węgry, nawzajem chroniły, bo do tego, żeby doprowadzić do ostateczności, czyli właśnie do pozbawienia prawa głosu, potrzebna jest jednomyślność, oczywiście z wyjątkiem państwa podsądnego. Dopóki była Polska, to Orban mógł szaleć, mógł pełnić rolę takiego błazna, który na zamówienie Putina, zresztą otwarcie o tym mówi, próbuje zdezorganizować Unię Europejską. I myślę, że to, że on się zgodził na przyjęcie, rozpoczęcie rozmów o wstąpieniu do Unii z Ukrainą, jest wynikiem tego, że on to zrozumiał, że nie jest już, że już nie może być takim swawolnym dyziem. I że prędzej czy później, gdyby brnął w to wszystko, to bardzo prędko dostanie po łapach i w Unii będzie tylko jako formalnie. Flaga. Tak jest. No i powiedzmy sobie tutaj jasno, że dla Polska sobie to zrobiła 15 października, ale też Europie. Że dokładnie, o tym mówię. Po Turcji, po Słowacji, po Holandii, czyli gdzie widzieliśmy przerażające dla nas, dla mnie to było strasznie przerażające, jak widziałem, co nas, co, no akurat Słowacja była po nas. Po nas czy przed nami? Przed nami była Słowacja. Przed nami, tak. Przed nami. I jeszcze z tym takim, wiesz, złowieszczą historią, że exit pole, wow, Europa wygrała i tak dalej, a następnego dnia się budzą rano i sytuacja wygląda zupełnie inaczej, tak? No więc, że też Polska, nie tylko Polska wygrała dla siebie, ale właśnie dla Unii, że wiesz, że to jest taki hak po prostu, którego można się wbity w skałę, którego się można przytrzymać i wiesz, i wciągać linę, która wiesz, wydawało się, że już w ogóle jest nie do wciągnięcia, prawda? Bo ta autokratyzacja kontynentu, wizje tych populistycznych międzynarodówek, które między innymi Morawiecki z taką radością snuł, no zatrzymało się to. Także być może także nie tylko z prywatnego powodu, że Tusk jest taki fajny i znają go, bo tam pracował i tak dalej, ale może po prostu również z tego powodu witali go w taki sposób. No dokładnie, tam była zupełna euforia, że pozbyto się w Polsce kogoś, kto mógł doprowadzić do poważnej destrukcji całej wspólnoty. No, coraz głośniej słychać było głosy o Europie kilku prędkości, gdzie Polska wylądowałaby w takim kręgu na zewnątrz, nie podejmowałaby żadnych decyzji. To są wszystko dyskusje, to są wszystko sprawy traktatowe, które siłą rzeczy muszą być rozpatrywane jednogłośnie, więc one tak prędko nie nastąpią. Tym niemniej jednak, no, sytuacja, w której w wyniku zwycięstwa Koalicji Demokratycznej w Polsce Orban jest osamotniony w Unii Europejskiej, jest bardzo ważnym nowym wydarzeniem. I... No dobrze, to skoro powiedzieliśmy sobie, co się wydarzyło, to wracamy do tych, no nie, to nie są wróżby, to raczej logicznych ciągów wydarzeń, tak bym powiedział. Europa Zachodnia, Ukraina, Rosja wokół tych trzech podmiotów. Ale jak widzisz sytuację tutaj, wiesz, co może jeszcze trzeba dogadać stan aktualny, bo no trudno mi powiedzieć, jak to wygląda teraz między Rosją a Ukrainą, bo ja jako widz mam wrażenie, że na Ukrainie wszystko się zawaliło,
że w ogóle mitu tego Zełenskiego to już dawno nie ma, że to nieszczęście Ukrainy, czyli korupcja, okazała się wcale nie, przez wojnę nie zniknąć, a nawet ma się bardzo dobrze. I tego się dziwi właściwie, to dlaczego Rosja nie wchodzi jak po swoje po prostu i czemu nie ma końca tej wojny? To może jednak nie jest tak do końca, jak się przedstawia nam obraz Ukrainy. No tak, no, korupcja to jest element kultury. No nic na to nie poradzisz, to jest po prostu, jak to mówią Rosjanie, Ukraińcy zresztą też, to dziedzictwo, które się tam nazywa Sawok, czyli sowieckie. I było to przez pierwsze 30 lat, pierwsze 25 lat mniej więcej wolnej Ukrainy kontynuowane, czego objawem jest to, że również w Ukrainie, aczkolwiek nie aż tak wielką skalę jak w Rosji, działają oligarchowie, że kontrakty rządowe były w 5% lub więcej wysysane ze skarbu państwa. Również było to, tu warto o takim najbardziej drastycznym przykładzie wspomnieć, w roku 2013, zanim wybuchła rewolucja na Majdanie, to Janukowicz zrezygnował z podpisania umowy takiej wstępnej z Unią Europejską, a zrezygnował dlatego, że Rosja mu dała 3 miliardy dolarów pożyczki w obligacjach. Kiedy 3 miesiące później w skarbie państwa pojawili się już nowi ludzie, to tych pieniędzy nie było. Całe 3 miliardy wyssali. Więc zmieniła się jedna rzecz na pewno. Znaczy tego rodzaju korupcja taka na najwyższym szczeblu, gdzie osoby decyzyjne po prostu biorą swój adkat, jak to się nazywa, to zniknęło. Były próby, żeby to przywrócić, ale przypominamy sobie taką czystkę, kiedy wylecieli wszyscy najwyżsi urzędnicy Ministerstwa Obrony, kiedy wyrzucono wszystkich szefów komisji wojskowych we wszystkich regionach, tam kwitło łapówkarstwo i ta korupcja pozostała na poziomie czegoś, co nazywają Rosjanie znowu na poziomie bytowym. To znaczy, żeby przewieźć coś przez granicę, to trzeba zostawić prezent pani celniczce, żeby dostać się na studia, trzeba pójść na prywatny egzamin do pana egzaminatora, no mnóstwo w szpitalach i tak dalej, więc ten zwyczaj takiej bytowej, jak mówię, korupcji, który zniknął, jak twierdzą świadkowie, którzy bywali tam w Ukrainie od wybuchu wojny, powrócił już. Kraj przyzwyczaił się do wojny. Wojna jest daleko, czasami tylko słychać wybuchy rakiet w Kijowie czy w innych dużych miastach, ale tak naprawdę to wojnę widać dopiero wtedy, kiedy przyjeżdżają z frontu trumny. To jest jedna rzecz, że korupcja, tak, ale nie jest to państwo upadłe, tak jak wydawało mi się, że sugerujesz. Po pierwsze, do Ukrainy wróciła polityka. Ona była przez pierwsze półtora roku zablokowana tym, że nie wolno atakować władzy, która broni niepodległości. Ale ta władza nadużywała tej sytuacji w ten sposób, na przykład, że opozycyjne wobec Zełenskiego i wobec Sługi Ludu kanały telewizyjne zostały wyłączone z czegoś, co się nazywa maraton. To jest dla cztery największe stacje, korzystają ze wszystkich łączy, ze wszystkich materiałów, wspólnie się zasilają, a z tego zostały wyłączone telewizja Espresso czy kanał Piąty.
To jeden z takich objawów działania zwalczającego, zwalczania opozycji pod pretekstem konieczności zachowania kontroli nad informacją w stanie wojny. Nie, bardzo przykre jest walka z opozycją właśnie w takiej sytuacji, z takim moralnym szantażem, bo to można chyba nazwać moralnym szantażem, gdzie po prostu, przepraszam, to jest idiotyczne skojarzenie, ale to jest coś takiego jak hasło, z nami się nie napijesz, prawda? No to właśnie tutaj, wiesz, przeciwko nam będziesz walczył. Ja myślę, że to jest bardziej skomplikowane. Tam, jak powiedziałem, wróciła polityka. Co prawda... Dobrze, czy dobrze? Chyba dobrze. No tak, tylko problem polega na tym, że Zełenski to jest człowiek sowiecki. Nie tylko dlatego, że z domu wyniósł rosyjski jako język matczyny, ale również dlatego, że on powołał swoją partię z takiego pospolitego ruszenia, ludzi bez żadnego doświadczenia politycznego, ale z wiedzą na temat polityki zaczerpniętą z ich dzieciństwa, z ich młodych lat, właśnie sowieckich. I to jest grupa ludzi, którzy nie przyjmują do wiadomości konieczności zachowywania się w sposób demokratyczny. Z tą telewizją to akurat jeden z przykładów. Inny przykład z tą telewizją jest taki na przykład, że Espresso i Kanał Piąty nie mogą nadawać analogowo. Mogą tylko albo z streamem, nawiasem mówiąc, mają największą liczbę widzów na YouTubie ukraińskim, albo przez satelitę. Więc no, tego rodzaju takie drobne szykany, już nie mówiąc o tym, że na przykład kilka tygodni temu próbował wyjechać na spotkanie w Warszawie i w Waszyngtonie były prezydent Poroszenko z wszystkimi papierami, które są potrzebne do wyjazdu z kraju i został, nie został wypuszczony. Więc no, to może nie jest czymś wielkim, ale niewątpliwie wkurza opozycję, bo opozycja no, ma swoje inne cele przy oczywistości, że pierwszym i najważniejszym celem jest wyzwolenie Ukrainy, to jednak no, nie tylko tym Ukraina żyje, również no, potrzebą nowoczesnego systemu ochrony zdrowia, nowoczesnego systemu sądownictwa. To są wszystko reformy, które będą musiały być przeprowadzone na drodze do Unii Europejskiej, ale Zełenski wcale się i jego ludzie, którzy kontrolują Radę Najwyższą, wcale się do tego nie spieszą. No mówiąc o tym, jak jest w Ukrainie, a jak było właśnie do niedawna, no rzeczywiście chyba trzeba przyznać, że ze względów takich... Co innego jest propaganda wojenna, co innego jest propaganda. Co innego jest cenzura wojenna, a co innego jest cenzura. Po prostu w wielu krajach po prostu to oznaczało pewnego rodzaju wzmaganie hartu ducha i tak dalej. I przez rok na pewno wiadomości z Ukrainy były tylko w takim duchu. Zresztą cały czas nie podaje się liczby ofiar po stronie ukraińskiej, cały czas po stronie wroga. Ale jednak ten utrzymać tak w ryzach taką postawę, a u ludzi taką no, wierną po prostu, taką wiarę po prostu w naczelnego wodza i tak dalej, no to jest trudne i tak bardzo długo to utrzymano. I dlatego być może dla niektórych po prostu wydaje się, że jest tak tragicznie teraz w stosunku do tego, jak było kiedyś, kiedy było tak, no, tak wspaniale tutaj, bohatersko. Nie? Tu poproszę o gardę, ale po prostu tak jak dla kogoś, kto nie ma dostępu do innych mediów niż TVP1 i TVP Info, jak wtedy było dobrze, jak teraz jest źle, prawda? No bo przecież wszystko było wtedy dobrze, nie? No i pytanie jest takie, wiesz, jak to się ma do sytuacji w Rosji, w której z kolei słyszymy, że miała wiesz, być te wszystkie sankcje 12 już, czy 11, 12.
Słucham? Właśnie 12. 12 uchwalili. Odbytywa 12 teraz radzona tura sankcji, a tutaj się czytamy, że w ogóle jakieś grube miliardy Rosja zarabia, bo i właściwie to też tak na dobre im to wyszło, wiesz, no to trochę jest przerażające. No i teraz muszę nałożyć to na jedno, na drugie, Rosję, na Ukrainę, poprosić cię z twoją wiedzą o to, czego można się w przyszłym roku spodziewać. Ja myślę, że używanie słowa sytuacja jest tragiczna, jest lekkim nadużyciem. Sytuacja jest bardzo poważna. Po optymizmie roku 2020... Powiedziałem, że sytuacja zdaje się być tragiczna. O tym dobrze, mówię. Dobrze. No w każdym razie używanie słowa tragiczna nie jest najlepszym pomysłem. Przepraszam, że się tak sprzeciwiam, ale wydaje mi się, że sytuacja jest dużo gorsza niż była pod koniec ubiegłego roku, kiedy to w roku 2022, w pierwszym roku wojny, Ukraińcy wygrali trzy wielkie bitwy z Rosjanami i to wtedy, kiedy jeszcze Rosjanie dysponowali najbardziej bitnymi i doświadczonymi oddziałami i sprzętem, który dzisiaj już jest zniszczony. Mówię o zerwaniu oblężenia Kijowa i rejonu Sum, mówię o wielkiej ofensywie na Charkowszczyźnie i mówię na koniec o Chersoniu. Wszyscy myśleli, a właściwie było to takie wishful thinking trochę, że oto teraz wystarczy, że Ukraińcy pójdą do przodu i przetną ten korytarz lądowy pomiędzy Donbasem a Krymem i odetną Krym od dostaw rosyjskich. No tymczasem te zmagania nieustanne z państwami Zachodu, które gotowe były pomagać, ale dopiero trzeba było z nimi no, naprawdę troszkę na nich powymuszać, żeby dostarczyły to, co w końcu i tak dostarczyły. To jest skandal, że od razu tego nie dali, tylko to czekanie spowodowało, że Rosjanie mieli czas na to, żeby się przygotować. Bzdura. Słucham? Bzdura to jest, no niestety no Niemcy właśnie. Ale Niemcy tu są bardzo pozytywnym przykładem. Ale nie, początkowo. Początkowo, tak, no początkowo. Oni zaczęli od tego, że się pochwaliła minister obrony dostawą do Ukrainy, nawiasem mówiąc, która nigdy tam nie dotarła, 5000 hełmów wojskowych, więc Niemcy przechodzą bardzo poważną kurację, że tak powiem, po szoku, jaki spowodował krach ich wieloletniej Ostpolitik, w której uważano, że przy pomocy współpracy, handlu z Rosją, z Putinem, można doprowadzić do demokratyzacji Rosji. Putin nigdy nie zamierzał niczego demokratyzować, bo to jest facet o wychowaniu KGB i dla niego jedynym sposobem rządzenia jest wydawanie rozkazów i to robi. Więc Niemcy no, bardzo poważny taki proces mieli uczenia się, musieli usunąć tak naprawdę z najbardziej wpływowych miejsc tych wszystkich Ruslan Versteher, tych rozumiejących Rosję. I to, co dzisiaj widzimy, to, że Niemcy zdecydowali się wydać 100 miliardów euro na modernizację wojska. Ja kiedyś przygotowywałem do publikacji artykuł o armii niemieckiej, o której jej właśnie generałowie mówili Gang Olsena. Więc to już nie jest Gang Olsena, wydają się te pieniądze. Nie mówiąc o tym, że Niemcy na przyszły rok przeznaczyły 8 miliardów euro na wsparcie Ukrainy. No to w ogóle jest nieporównywalne do żadnego innego europejskiego kraju, tylko tak, Ameryka. To jest niesamowite w stosunku do, biorąc pod uwagę to, co wiemy o planach, czy właściwie nieudanych planach, zobaczymy jeszcze, kongresu, no i zagrożeniu, że będzie tam Biden, także właściwie na Niemcy na pewno mogą liczyć Ukraińcy, bo na Stany nie. A na kogo? Na Bidena nie? Na Stany nie? Nie, mówię. Wiesz, no, problem polega na tym, że zarówno w Europie, czyli w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych pomoc dla Ukrainy przestała być
imperatywem moralnym, czy też imperatywem bezpieczeństwa narodowego, stała się takim imperatywem gry politycznej. To jest element gry politycznej, który zarówno wykorzystuje tutaj w Europie Orban, żądając rozmaitych ustępstw, czyli po prostu pieniędzy, a w Stanach Zjednoczonych chodzi o to, żeby demokratyczny prezydent zgodził się na zaostrzenie polityki migracyjnej, czyli coś, no, co jest anatemą dla demokratów. Więc prawdopodobnie będzie musiało dojść do jakiegoś porozumienia, tylko że no, republikanie coś tam w sprawie tej imigracji uzyskają. Natomiast wracając do Putina, ja myślę, że słuszne byłoby stwierdzenie, że on się chyba umocnił u władzy, bo tak bezboleśnie pozbył się Prigożyna. Prigożyn to nie jest jakiś pryszcz na jakiejś tam części ciała, tylko Prigożyn zrobił swój pucz ze wsparciem znacznej części aparatu bezpieczeństwa Rosji. No nie może być tak, że ogromna kolumna pancerna wjeżdża z terytorium Ukrainy do Rosji, następnie rusza zwartą kolumną do Moskwy i dopiero po interwencji rzekomej Łukaszenki się zatrzymuje. Gdyby dotarli do Moskwy, nie wiadomo, co by się stało. Więc myślę, że to, że tak dobrze sobie poradził Putin z tym buntem, którego symbolem, a nie przywódcą, był Prigożyn, umocniło go u władzy. Zdąża teraz do kolejnej kadencji, w marcu bodaj będzie coś, co oni nazywają wyborami prezydenckimi. On oczywiście uzyska około 80%, będzie kilku mianowanych opozycjonistów. Więc jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, ja myślę, że na jakiś czas Putin jest bezpieczny, chyba że doszłoby do jakiejś katastrofy gospodarczej w kraju, a na to ciągle ma Zachód nadzieję. Ciągle mówią, no te sankcje to już naprawdę on tego nie wytrzyma. Zachód zapomina, że Rosjanie bronili się w Leningradzie 2 lata pod oblężeniem niemieckim i wygrali to oblężenie, bo taka jest natura tych ludzi, że oni się nie poddają i są gotowi do ogromnych wyrzeczeń, zwłaszcza jeżeli ukochany wódz, wtedy Stalin, dzisiaj Putin, mówi, że tak trzeba. Trzeba poświęceń, trzeba bohaterstwa naszych synów, którzy oddają swoje życie za ojczyznę. I w tym względzie wydaje mi się, że Putin jest w miarę bezpieczny. Natomiast no, wyliczenia strat, jakie ponosi Rosja, zwłaszcza w rejonie Awdijewki, tam na wschodzie, niedaleko na Donbasie, niedaleko Doniecka, to są straty około 1000 żołnierzy dziennie. Nie wszyscy zabici, ale około 1000 żołnierzy wyeliminowanych, bo są traktowani jak takie mięso armatnie. No to jeżeli to pójdzie w takim tempie, to owszem, Putin jest w stanie uzupełnić stan osobowy, bo ma bardzo ludne państwo pod swoją władzą, ale będą to ludzie, którzy mają 2-tygodniowe przeszkolenie, zupełnie nieprzydatni do walki na nowoczesnym polu bitwy. Więc... A powiedz mi, Michał, a jak sądzisz, w jaki sposób odbije się na losach wojny to, że Putin startuje, nie wiem oficjalnie, czy już go poproszono o to, czy nie, ale w kampanii wyborczej prezydenckiej, która się będzie miała miejsce, czy co on będzie mówił, czy to, że musimy wygrać z tą Ukrainą, czy że mamy wygrać, ale na zasadach po prostu naszych, że muszą się tamci jednak rozsądku mieć trochę, czy też na tym, że teraz Ukraina, potem kraje, a
a na koniec może i Polska, żeby zdecydować tutaj klasyka. Tak, no ja bym niestety nie wykluczał takiej opcji. Szaleństwo tego człowieka jest daleko idące, on może się do tego posunąć, ale nie sądzę, żeby on wygrał w Ukrainie w taki sposób, że byłby w stanie zaatakować Pribałtykę albo Polskę. On może anektować Białoruś, prawdopodobnie zdoła zachować Donbas, bo chyba nie zdoła zachować Krymu. Krym jest nie do obrony, jeżeli zostanie przecięta ten most lądowy po Zaporożu do Krymu, to no, Krym zostanie całkowicie odcięty i nie pozostanie nic innego, jak się poddać tam, już nie mówiąc o tym, że Ukraińcy bardzo skutecznie pozbawili zdolności bojowych flotę czarnomorską rosyjską, Dumę Rosji. Ta flota musiała się wycofać z Sewastopola do Noworosyjska na terytorium Rosji, na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego. Więc no, prawdopodobnie to tak będzie wyglądało. Jeżeli chcesz pokoju, szykuj się do wojny, jak wiemy, więc należy zrobić wszystko, żeby siła Polski, siła krajów bałtyckich, nawiasem mówiąc, których za chwilę będzie rozlokowana cała brygada, 5000 żołnierzy niemieckich, brygada pancerna, po raz pierwszy 100 kilometrów od granicy z Rosją stanie tam brygada niemiecka. To dalszy ciąg tej zmiany polityki Niemiec. Jeśli Rosjanie zaatakują, to będzie to starcie natychmiast pomiędzy wojskiem rosyjskim a niemieckim. Więc powinniśmy się przygotowywać do tego, powinniśmy być gotowi na to, że ten szaleniec albo ktoś, kto przyjdzie po nim i będzie jeszcze bardziej szalony, zaatakuje nas, nawet nie przy mocy piechoty, ale rakietami na przykład. Musimy być na to gotowi i musimy zrobić wszystko, żeby wesprzeć Ukrainę w tym, żeby nie dopuścili Rosjan nad Bug. Bo pamiętajmy, że mało brakowało, a mielibyśmy rosyjskie czołgi nad Bugiem dzisiaj. Znaczy mówisz o jakimś konkretnym, konkretnym zdarzeniu? Czy... No, Rosjanie byli blisko zdobycia Kijowa. Niemcy uważali, że Rosjanie wygrają w ciągu kilku dni. A przecież nie brali tego z powietrza, tylko mieli jakieś informacje wywiadowcze. Sytuacja w Ukrainie w momencie ataku rosyjskiego wyglądała bardzo źle. Kijów był praktycznie prawie okrążony i tylko kilka znakomitych manewrów, włącznie z wysadzeniem tamy i zatopieniem dróg prowadzących do Kijowa, no spowodowały to, że Rosjanie musieli się wycofać. Również ataki tam na południu i na wschodzie spowodowały to, no, że Rosjanie nie mogli już sobie pozwolić na rozdzielenie sił. Ale gdyby na przykład Zełenski nie powiedział, nie przysyłajcie mi samolotów, żebym uciekł, tylko przysyłajcie mi broń, i został w bunkrze w Kijowie i codziennie rozmawia z Ukraińcami, to jest świetny komunikator, nazwijmy to. Gdyby nie on, gdyby poddał władzę, gdyby doszło do tego, do czego doszło w 1939 w Polsce, że po prostu rząd wyjechał. No, sytuacja była oczywiście zupełnie inna. Tym niemniej jednak no, pozostawanie prezydenta i dowódcy sił zbrojnych podczas inwazji na stanowisku no, spowodowało ogromne wrażenie wśród i również na świecie. On jednak dostał, co prawda z ociąganiem, ale jednak dostał bardzo szybko rakietową broń przeciwlotniczą i przeciwczołgową, lekkie wozy piechoty, mnóstwo amunicji i tak dalej, no, polskie haubice między innymi. Także no, to nie było tak, że on był całkiem osamotniony. Tym niemniej jednak to, że mogliśmy się znaleźć w trudnej sytuacji, wcale nie było niemożliwe. Mi bardzo brakuje, powiem ci, dwóch elementów z tych pierwszych dni. To znaczy
Jeden z nich to był praca wywiadu amerykańskiego, która wszystko nam mówiła w ogóle co z Rosjanami, gdzie będą, jakie zmienili zdanie, na jaki, jak wygląda front, taki, śmaki, owaki. Nie? I nie wiem, czy nie ma tych osób, czy to był ten, czy to był może właśnie Prigozhin, czy co, ale po prostu nagle nie ma tego. A druga sprawa to samo hakerzy, którzy niesamowite rzeczy wyprawiali. Kolejne jakieś tam w Rosji po prostu sprawy, wiesz, otwierały się i tego. Obiecywali, że coś wielkiego zrobią, i jak zrobiły, to takich już nie było i w ogóle czegoś takiego nie ma. Więc nie ma tych takich gadżetów, że tak się wyrażę, które by nas tutaj, wiesz, dopingowały w tym już mniej spektakularnym sporze. Czyli kończąc, uważasz, że coś można przewidzieć, jeśli chodzi o Rosję, Ukrainę na przyszły rok, biorąc pod uwagę jeszcze to, że są wybory prezydenckie? Czy raczej... Myślę, że będzie trwała wojna na wyniszczenie jeszcze bardzo długo. Być może coś się wydarzy, kiedy Ukraińcy dostaną lotnictwo. Dzisiejsze pole walki bez lotnictwa nie istnieje. To jest... Amerykanie nie mogli uwierzyć, NATO nie mogło uwierzyć, że Ukraińcy są w stanie prowadzić w początkowym okresie w 2022 roku wojnę manewrową bez wsparcia lotnictwa, prawie bez wsparcia lotnictwa. Tymczasem okazało się, że zrobili to. Teraz, jeżeli będą mieli wsparcie lotnictwa operującego z dużej odległości i posiadającego rakiety bardzo dalekiego zasięgu, to może być czynnik, który zmieni sytuację na froncie. Nie zapominajmy jeszcze o takim elemencie, jak ten desant na lewym brzegu Dniepru w okolicach tej zniszczonej Kachowki, tamę w Kachowce, gdzie Ukraińcy się umocnili i tam przed nimi do Krymu jest 70 kilometrów i nie ma tych zasieków, które Rosjanie zbudowali na Zaporożu, na dzikich polach, znanych skądinąd z polskiej historii. A więc to jest możliwe, że coś się wydarzy, ale ja bym wolał być pesymistą i doznać miłego zaskoczenia. Tak. Dobrze, bardzo dziękuję za udział w tej audycji. To jest Reset Obywatelski, niezależna telewizja, ale nie zapraszamy tutaj uchodźców z TVP, z Woronicza. Tu nie spodoba się wam. Tu nie jest tak bogato jak u was. No i nie te poglądy, umówmy się. Wiesz, oni są w większości cyniczni. A, okej. Okay. Więc jak są profesjonalni, to hakiem w smak. Co prawda, no jest kilka twarzy, które są pewną barierę estetyczną powodują, ale oni jeszcze będą cierpieć. Przez całe życie będą ci gówniarze cierpieć za to, że poszli na służbę do szczujni. Ja do dziś pamiętam nazwiska tych wszystkich facetów, którzy prowadzili dziennik telewizyjny po grudniu 1981. Marek Tumanowicz, jeszcze paru innych, i oni występowali w mundurach wojskowych jako szeregowy bez stopni. Tutaj mieli na pagonach, nic nie mieli. I pokarało tych gówniarzy, tych sprzedawczyków. I ci, którzy mają na sumieniu, ludzie im to będą pamiętać i naprawdę zdziwią się. Za kilkadziesiąt lat ich rówieśnicy spojrzą na nich i zapytają, a coś ty robił, kiedy PiS był u władzy? Gdzie byłeś dziennikarzem? Tak będzie. No, tak to będzie. Sam ten Kukizem na przykład, z tego co wiem od znajomych jego. Dobra, zostawmy już te nieprzyjemne sprawy, a skupmy się na tych miłych, które nadchodzą. Wszystkiego dobrego dla wszystkich twoich bliskich na święta. Dziękuję. A no i właściwie ja tak zawsze, że jak składam życzenia na święta, to od razu na cały rok. Tak, bo dobrego nie wszystko co złe ma zostać za nami w tym roku, a w przyszłym już tylko dobre rzeczy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Reset Obywatelski.